Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj troszeczkę coś innego. Dlatego, że właśnie skończyłam nagrywać. I nagrywałam jeszcze też ostatnio. I jak widać po załączonym obrazku, mamy problem na moim biurku, bo nie ma miejsca. Ale nie oszukujmy się, tak wygląda za każdym razem moje biurko, kiedy skończę nagrywać jakiś makijaż, czy później testowanie różnych kosmetyków, więc tak to teraz wygląda. Chciałabym posprzątać razem z Wami właśnie biurko, ale też chciałabym z Wami posprzątać tą szufladę. To jest taka moja dzienna szuflada, gdzie wrzucam w sumie wszystko, co ostatnio używam, więc albo te produkty są tutaj na tym biurku, albo te produkty są tutaj w tej szufladzie, więc jeżeli chcecie ze mną posprzątać, przy okazji poopowiadam Wam o różnych kosmetykach, o których może zbyt często nie mówiłam, no to zapraszam Was do oglądania dalej. No dobrze, tak wygląda w tym momencie moje biurko, więc wydaje mi się, że najpierw tutaj posprzątam, a później w szufladzie. Chociaż do tej szuflady też będę w międzyczasie coś wrzucała, bo niektóre z tych rzeczy właśnie przynależą do niej. Ale myślę, że zaczniemy od samego początku i w ogóle tutaj mam pełno pędzli i one wszystkie idą do prania. I te wszystkie, które tutaj widzicie, też idą do prania, bo właśnie jest ten czas i dostałam w końcu moje zamówienie. Znaczy nie w końcu, bo jakoś długo nie czekałam, ale może inaczej. W końcu zamówiłam. Ojejku. I przyszło mi moje zamówienie z Glam Shopu z tymi nowymi mydełkami, więc chcę zrobić pierwsze wrażenie do tego filmu, gdzie pokażę Wam, co wtedy kupiłam i moje pierwsze wrażenia. Więc te wszystkie pędzle idą do prania. Tylko muszę jeszcze sobie ogarnąć, które są z naturalnego włosia, a które są syntetycznego, więc nawet nie chcę nic rzucać. Ale jak i tak widzicie, ja mam ten taki pojemnik na te pędzle z TK Maxa i on niestety ma tutaj dziury, więc zanim też wrzucę te wszystkie pędzle, muszę w końcu znaleźć jakiś sposób, żeby to wszystko zakryć i prawdopodobnie albo tutaj wsadzę jakąś kartkę, żeby tutaj czarną, żeby to tak się nie rzucało w oczy, albo może po prostu zakleję to tutaj taśmą, tylko te dolne dziurki, żeby po prostu te pędzle mi przez te dziurki nie wylatywały. Okej, już jest trochę lepiej. Tutaj mam taki pojemnik z AliExpress na waciki i na patyczki, które też muszę umyć, więc i wtedy wypełnię. Dobra, no i sprzątam. Tu miałam pigment z Mio, bo myślałam, że użyję go do jednego filmu, ale w końcu tego nie zrobiłam. Mgiełka ląduje do tej drugiej szuflady. Ten podkład z Felicei, ostatnio bardzo często go używałam, ale napotkałam na ten podkład i na razie używam częściej tego z Liren niż z Felicei. To są podkłady naturalne, więc te na razie chowam tam, gdzie trzymam właśnie podkłady. W ogóle inne szuflady też powinnam posprzątać, ale na razie chcę się skupić na tych po kolei. Korektor używałam go do Cat Crease Too Faced, też na razie leci do tej samej szuflady. O, to jest w ogóle ciekawe, ASOA Sunny Day SPF 30, czyli mamy tutaj krem BB z filtrem. I to jest filtr mineralny, używałam go wczoraj. Małe krycie, ale ładnie wyrównuje koloryt, więc zostawię sobie te dwa podkłady, żeby sobie to lepiej przetestować. I wrzucam to do drugiej szuflady. Tutaj mam tą gąbeczkę, którą użyłam i chyba w końcu muszę zacząć używać tego stojaczka, który też jest w ogóle z AliExpress. Na tą gąbkę, a nie tego pojemniczka, więc go sobie schowam. Ja go użyłam właśnie zawsze na wyjazdy, tylko jeszcze mam nasadkę, żeby to mi nie latało. Okej, co dalej? Wsuwki zabieram. Tutaj też mam jeszcze rzeczy do włosów, więc to też zabieram do łazienki. Okej, i teraz tu mam różne produkty do ust, więc tutaj są te pomadki z Everlane, które są bardzo fajne i je wrzucam do mojej szuflady z pomadkami do ust. Konturówki też z Everlane, też są bardzo fajne, więc te wrzucam tu. Tu mam dwa nowe produkty z Nude Sticks. To są Magnetic Lip Plush Paints. Użyłam wczoraj i jakoś to w ogóle nie zastygało i tak troszeczkę jestem zła, że użyłam aż dwóch. Tu mam właśnie taki pojemnik na nie, więc muszę jeszcze je przetestować i wtedy stwierdzę, czy chcę je zostawić, czy nie, dlatego wrzucam je do drugiej szuflady. Tam też od razu wrzucam te takie wszystkie moje produkty, których używam na co dzień, łącznie z kredką do brwi, korektorem, bazą. Tu mam temperówkę i moją pensetę, więc to wrzucam sobie tutaj do pierwszej szuflady. I to idzie do śmieci. Tu mam podkłady z Everlane i użyłam tego najjaśniejszego, więc
tego chowam, bo go nie używałam. Pokazywałam Wam, jak on wygląda na twarzy w filmie z makijażem, tylko drogeryjnymi kosmetykami. Bardzo ładnie się utrzymał. W ogóle nic się z nim nie stało, więc też go zostawiam. Myślę, że to będzie bardziej taki podkład, który będę używała, kiedy będę chciała jednak troszeczkę większego ukrycia, albo gdzieś będę wychodzić i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest raczej mój taki typowo codzienny podkład, no bo jak zresztą widzieliście, powiedziałam, że moje codzienne podkłady to jest mniej więcej właśnie coś takiego, coś bardzo lekkiego, nawilżającego, rozświetlającego, ale ten też będzie w użytku, więc też sobie go tutaj wrzucę. Paletka z NYX Ultimate Utopia. Będzie film o niej, więc myślę, że ją sobie tutaj wrzucę. A, chyba się nie zmieści. No to sobie jej tutaj nie wrzucę. To wrzucę ją do szuflady, gdzie mam palety. Tu mam abstrakcję i turbo highlight. Cały czas używam. Zobaczcie, że w końcu dotknęłam dna w rozświetlaczu. I też dotknęłam dna w tym cieniu Ideal. Dzisiaj też go mam właśnie w załamaniu, bo teraz cały czas go używam. A na dolnej powiece, o właśnie jeszcze Wam powiem. Na dolnej powiece miałam cień właśnie też Ideal z Nalą. I we wnętrznym kąciku mam Apollo. Więc to idzie też do drugiej szuflady. Co to jest? To jest ten ciemniejszy. Okej, to on idzie gdzie indziej. Tu mam płyn micelarny, który zawsze trzymam. Jakiś taki mały podczas malowania się. Baza idzie do drugiej. Ta gąbeczka z Everlane średnio przypadła mi do gustu, więc raczej nie wiem, czy będę jej używać. Dlatego wrzucę sobie ją tutaj na razie. Róż. Ten z My Secret też tak nie do końca. Róż z Kobo wchodzi do drugiej szuflady. Tu mam rozświetlacz z Catrice i on idzie do szuflady z rozświetlaczami. I co mam tutaj jeszcze? Paletę z pudrów Glam Shopu, to idzie do drugiej szuflady. Paleta neutralna idzie do palet. I tu mam tą paletkę, którą też ostatnio testowałam z Paezę i idzie sobie tutaj. Aha, jeszcze tu mam jedną z Paezę. Zmieścisz się gdzieś, czy nie? O, zmieścisz. Korektor z Lovely idzie do tej szuflady, której nie używam cały czas. Baza z Everlane też bardzo przyjemna. Też ją nawet sobie tutaj wrzucę, chociaż na pewno coś będę miała na wierzchu. Brązę z My Secret idzie tutaj do szuflady, którą mam z tej strony. Puder z Hean. No tutaj to już na pewno nic nie zmieszczę, dobra. Pomadka Flormar idzie do szuflady z pomadkami. Paletka rozświetlaczy z Ibry. Ona też, o niej też będzie film, więc będzie niedługo. Dobra, no i tu mam jeszcze oczywiście filtr, bo nakładałam go teraz przed nakładaniem makijażu. I mamy, zobaczcie, posprzątane. I ja zawsze mam takie pudełko, do którego zbieram różne kosmetyki. Mam kilka takich pudełek, na przykład mam pudełko z kosmetykami, które chcę przetestować, albo do jakiegoś tam innego konkretnego filmu, więc zawsze mam pełno takich pudełek wypełnionych kosmetykami do różnych filmów. Okej, no to teraz wszystko stąd zabiorę i wyczyszczę sobie blat i wtedy przejdziemy do tej drugiej szuflady. Wygląda już biurko po. Teraz przechodzimy do kolejnej szuflady. Dobra, i tutaj mamy tą drugą szufladę, więc myślę, że ja sobie wszystko z niej powyciągam, umyję ją i wtedy będę decydowała, czy chcę mieć dalej te produkty tutaj, czy nie, bo jak widzicie, tego jest masa. A ogólnym założeniem tej szuflady jest to, żeby mieć tutaj takie kosmetki, których używam na co dzień. No nawet lusterko tutaj mam. Tak to teraz wygląda, niestety to już jest trochę pozdzierane, ale mam też już tą toaletkę od dawna, bo nie kupowałam teraz nowej i wsadzam sobie teraz organizery, które też wyczyściłam, chociaż, aha, no pozdro, czekajcie, bo to jest jeszcze brudniejsze niż było, serio? Dobra, to też już nie jest takie idealnie czyste, bo to już jest trochę zużyte. Te organizery mam z Anela organizery, ale niestety ta marka, jeżeli dobrze kojarzę, już nie istnieje. A cała toaletka jest z Ikei, czyli te szafki są osobno i blat jest osobno. Nie jest to, wiecie, jakaś niesamowita jakość,
No ale do tego, co robię, sprawdza się idealnie. No i teraz mam właśnie te dwa organizery tutaj wsadzone i myślę, że tutaj mogłabym mieć bazy i podkłady. Nie wiem za bardzo, co mam dać tutaj, bo albo te organizery będą stały tak i tu będę miała jeszcze miejsce, albo je dam tak i wtedy z tyłu będę miała miejsce, ale wtedy nie wiem, co tam dam, bo tam już raczej rzadko sięgam, ale właśnie jak też będę miała tam. Myślę, że najpierw zobaczę, jakie tu w ogóle mam podkłady i wtedy zdecyduję się, który chcę zostawić, a który daję gdzieś indziej, więc szukam wszystkich, bo na pewno tych wszystkich nie potrzebuję tutaj w tej jednej szufladzie, bo to ma być właśnie taka moja szuflada z podkładami takimi typowo na co dzień. Dobra, myślę, że to jest wszystko, bo muszę rozjechać, nie? Dobra, tak to wygląda, to teraz tak. Na pewno chcę zostawić ten z Asoe. Na pewno chcę zostawić rozjaśniacz, na pewno chcę zostawić ten z Miss Sporty, na pewno chcę zostawić ten z Miren. Ten z Nyxa jest też fajny, to tego też zostawię, już dawno go nie używałam. Ten też mogę zostawić i myślę nad tym z Laura Mercier, ale w sumie jeżeli mam ten z Asoe, który też jest taki lekko kryjący i ten z Liren, to może tą Laura Mercier na razie odpuszczę. Ten z Catrice jest też fajny, ale on niestety długo się nie utrzymuje. Może zostawię ten z Estée Lauder, bo go chwilę już nie używałam i zobaczymy, jak on się sprawdzi. Może być. No dobra, więc zostawię sobie tutaj te podkłady, a te przenoszę do szuflady, gdzie mam pozostałe. Okej, zobaczmy, co z bazami. Wyjmę wszystko. A, tu jeszcze mam ten krem BB ze Skin 79, to go też tutaj zostawię. Tu mam bazę, tu mam bazę. Okej, więc to są wszystkie i na razie mogę zostawić sobie tutaj te trzy, tej z Milk. Tak nie do końca mi się ona sprawdziła, nie jestem z niej zadowolona. Myślę, że mogłabym to wszystko wrzucić tutaj i tutaj trzymać. Tu może teraz wszystkie takie pudrowe rzeczy, czyli rozświetlacz, ten kremowy bronzer z Fenty, róż z Eveline, róż z Altery, tego zdecydowanie raz częściej używam. A jakieś bronzery? Jakich ja bronzerów używam? Aha, bo ja teraz cały czas używam, zastanawiam, cały czas używam tej palety. Czy ona mi się tu zmieści? Ach, nie zmieści mi się. Kurczę. Nie no, tak też mi się nie zmieści, to będę musiała ją trzymać gdzieś indziej, bo jak nic mi nie wejdzie. Tu mam rozświetlacz z Paese. Użyłam go raz, więc myślę, że go będę trzymała tutaj przy innych rozświetlaczach. Tu mam też puder z Belle z filtrem SPF 50. Więc go też sobie tutaj zostawię. Puder z Make Up Forever. Bardzo go lubię. Te dwa pudry będą tutaj w tej... Już dawno tego nie użyłam, muszę do niego wrócić, bo naprawdę go bardzo lubiłam swojego czasu. Może tak. No i tu mam kremowy róż z Fenty, też jest bardzo fajny. Jeżeli dobrze go nałożę, to naprawdę jest fajny. No i ten z Kobo, więc tutaj sobie potrzymam te wszystkie róże. Hop. I jeden rozświetlacz, no ale tylko tego używam. Dobra, i co teraz tu mogę jeszcze wsadzić? Co mam tu jeszcze? Może zobaczmy. Mam tutaj z Desi tą paletkę do konturowania. W sumie ona też jest fajna. To może ją też tutaj zostawię. Tu mam jeszcze paletkę z Nabli w tych odcieniach, ale nie użyłam jej nigdy jakoś tak mega często, żeby ona się tutaj znalazła. Więc ona pójdzie gdzie indziej. Tu mam Nablę, tą, którą ostatnio recenzowałam. Świetna paleta, ale też w sumie nigdy mi się za bardzo nie mieści, więc nie wiem, co mam z nią zrobić. Tu mam moją paletę, no i ona już mi też mi tak średnio tutaj wchodzi, no tu mi się mieści, ale ogarnę chyba sobie w końcu jeszcze raz tą szufladę z paletami. Wiem, że mam dużo palet i wtedy będę miała wszystkie palety po prostu tutaj, a tu tych palet nie będę trzymać. Chyba tak zrobię. No dobra, miałam tutaj też te gąbeczki, to jest z Real Techniques, ale ona nie jest fajna, to jest ta welurowa, nie lubię jej, więc nie chcę. Tu mam jakąś brudną gąbkę, więc ona też pójdzie do mycia. Tu mam ten spray z Nyxa, bardzo go lubię, ale myślę, że on pójdzie na toaletkę, bo tutaj też tak średnio mi się mieści. No i co? Zostały mi w sumie takie produkty do brwi, do rzęs, konturówki i pomadki. Aha, no i to już mi się rozwaliło, no super. Wiecie co, to może ja sobie tutaj potrzymam te pudrowe rzeczy i tu wrzucę sobie bazy, żeby jednak to rozdzielić. O, tą paletkę z Desi dam. Tam, gdzie trzymam inne bronzery. Dobrze. Zmieniłam sobie baterie i przy okazji już pogrupowałam wszystkie rzeczy, żeby było lepiej. Tu mam wszystkie korektory. Laura Mercier bardzo lubię, zostawiam. NYX Born to Glow bardzo lubię, zostawiam.
Ten z Minecraft Forever tak nie do końca mi przypadł do gustu. Taki jest, ale nie, to nie ma jakiegoś dużego ukrycia. Chociaż ostatnio próbowałam go na jakieś wypryski i nawet wypryski mi zakrył, ale pod oczy on nie do końca mi się sprawdza, więc może zostawię go i dam mu ostatnią szansę. L'Oreal Infallible to jest korektor, którego używam właśnie na jakieś takie wypryski i inne takie rzeczy. Bourjois Always Fabulous, bardzo fajny korektor. Zostawiam, teraz cały czas używam tego z Lovely, to jest Illuminating Concealer. Bardzo fajny, ale niestety dosyć ciemny, więc jaśniejsze osoby nie będą z niego zadowolone. No i ten korektor znam, też o dziwo, bardzo fajny korektor, to jest Creaseless Camouflage, więc go też zostawię. I właśnie też między innymi dlatego jednak nie zdecydowałam się kupić kolejnego tego korektora z Laura Mercier, bo chciałabym poużywać ich innych, one też są fajne, więc chciałabym chociaż część z nich zużyć i wtedy może dopiero wrócę do tego z Laura Mercier, ale zdecydowanie no to jest świetny produkt. I myślę, że tutaj sobie wrzucę Glam Glue i tą moją bazę z NYXa. Co mogę tutaj wrzucić? Tu może wrzucę maskary i wszystkie produkty do rzęs, czyli oczywiście zalotka, oczywiście ta baza z Essence. To jest maskara, której teraz cały czas używam, czyli Maybelline The Falsies Lash Lift. I tu jeszcze miałam tyle maskar, więc może przejdźmy przez nie. NYX Double Stacked, już ją zużyłam, nie kupiłabym jej ponownie. Ona jest w zestawie razem z tym produktem do rzęs. Nie jest to nic specjalnego, więc nie polecam. Baza z Bourjois Twist Up The Volume, to jest akurat wersja Extreme, bardzo fajna, lubię ją i jeszcze jej trochę mam, więc też ją zostawię. Tu mamy Max Factor Lash Revival, jakoś tak, też bardzo fajna i też jeszcze ją zostawię. Affect Exciting Lashes Mascara Volume, średnia, nie lubię jej, jedyne co mi się w niej podobało to szczoteczka, nie, to nie ta maskara, nic mi się w niej nie podobało. Więc zrezygnuję z niej. Gorzka czy Ice Drama, muszę ją spróbować jeszcze raz, ale miałam ją raz, dwa razy na rzęsach i nie byłam do końca zadowolona, a wszyscy tak o niej dobrze mówią, więc chcę jeszcze raz jej spróbować. Kat Von D, go Big or Go Home, średnia. Osypywała się i nie byłam z niej zadowolona. O tej maskarze też bardzo dużo osób mówi wiele dobrych rzeczy, to jest Essence What The Fake. Ona z tego co pamiętam chyba mi się usypywała i nie dawała wcale takiego genialnego efektu, ale zostawię sobie ją jeszcze i jutro jej użyję i jeżeli mi nie podejdzie, to wtedy się jej pozbędę. Fenty, ona się u mnie osypuje, więc też nie. I tutaj mam Dame Girl z Too Faced i też już ją zużyłam, więc ona też sobie idzie. Czyli zostało mi tyle maskar, może być. To może tak zostać. Teraz mamy do brwi rzeczy. Mam to mydło do brwi, bardzo fajne. Jeżeli szukacie czegoś, to mogę Wam zdecydowanie polecić. Pomada z Eveline, to jest ta Eyebrow Pomade, fajna, zostawiam. No i teraz tak, żel do brwi, oczywiście Bourjois, zostawiam. Tu mam tą kredkę z Paezy i ona nie jest najgorsza, ale mając inne fajne, tak średnio, ale zostawię ją, bo chcę ją zużyć, więc może teraz przez najbliższy czas będę jej używać, żeby ją zużyć. I wtedy już po prostu się jej pozbędę. Kredka z Glam Shopu. Też cały czas ją testuję, więc będzie w końcu film. To wtedy Wam powiem więcej. Makeup Obsessions. Bardzo fajna kredka. Tu widzę, że mam w ogóle dwie kredki z Golden Rose, więc muszę zobaczyć, jak wygląda ich zużycie. Kredka z Rimmela też jest bardzo fajna. W sumie nie widzę większej różnicy pomiędzy tą a tą z Golden Rose, ale niestety nie mogę sobie do niej w niej dobrać koloru. Każdy kolor jest nie do końca, więc tutaj tak średnio, ale sama formuła i tak dalej jest jak najbardziej super, więc jeżeli znajdziecie jakiś kolor, to polecam. Kredka oczywiście z Eveline, teraz cały czas też jej używam. Z Vibo, nie wiem czemu ona tutaj jest, bo nie podobała mi się i nie jestem z niej zadowolona. I tu mam w ogóle ciekawy produkt, to jest L'Oreal Unbelievable Brow. To jest jakby pomada w takim aplikatorze. To też jest fajne, ale no tutaj już trzeba użyć pędzelka, więc rzadko tego użyłam, ale zostawię, bo daje fajny efekt na rzęsach. No i zobaczmy sobie te kredki z Golden Rose. Dobra, tu mi zostało troszeczkę. To w sumie zostawię i teraz chyba też będę używać, żeby to zużyć. Aha, i tu też mi zostało troszeczkę. Dlaczego mi to tak zostaje po troszeczkę? Czemu ja tego nie zużyłam? Więc no to też na pewno teraz idzie do projektu Denko, bo chciałam to zużyć. Balsamy wszystkie lubię. W sumie ten z Too Faced najmniej lubię. Ale ten z Laneige tak i z Colourpop też tak, więc sobie tutaj zostawię.
Tu miałam jeszcze ten stick z Fenty, nie wiem dlaczego on jest, dla mnie to jest jedna z gorszych rzeczy, jakie testowałam z Fenty, więc to od razu idzie sobie stąd. Tu mam też różne pomadki, ale jednak pomadki będę trzymała w szufladzie z pomadkami, teraz nie otworzę, mam tutaj lampę, ale one idą do szuflady z pomadkami. Tu mam różne kredki do oczu i tak naprawdę zostawię sobie tylko tą na linię wodną tutaj, dlatego że pozostałych nie użyłam zbyt często i po prostu dam sobie do szuflady, gdzie mam takie różne właśnie rzeczy do oczu, a tu będę miała tylko tą kredkę znam. No i co, mam tutaj sporo konturówek, więc myślę, że konturówki sobie właśnie wrzucę tutaj razem z tymi produktami do ust. I tak samo wrzucę sobie te wszystkie błyszczyki, które tutaj miałam. Myślę, że tutaj już nie będę Wam o tych błyszczykach za bardzo przynudzać, bo wiecie, które są moje ulubione. I wszystko jest posprzątane, jestem mega zadowolona z efektu końcowego. Bardzo mi się to podoba. Dobrze, więc dziękuję Wam bardzo za pomoc w sprzątaniu. Tak wygląda moja toaletka na zewnątrz. Tak wygląda moja szuflada, która najczęściej jest używana. Mam nadzieję, że to Wam się podobało. Dajcie znać, czy chcecie, żebym posprzątała z Wami szufladę z paletami. I tam jeszcze z tamtej strony też mam parę takich szuflad do posprzątania, bo tu akurat w rozświetlaczach mniej więcej mam porządek. Więc będę już chyba kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, no to zostawcie kciuki w górę. Dajcie znać w komentarzach, co tam u Was. A ja już kończę. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa!